Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj troszkę o Maryi i jej dzieciach. Zanim sobie powiemy tutaj dwa słowa, no to moi drodzy, no widać, że protestanci chyba raczej już nam nie pokażą fragmentów, które by otwarcie negowały władzę świętego Piotra. Prawda, że miał rolę przywódczą, mimo to, że są fragmenty, które żeśmy czytali, które wskazują na prymat Piotrowy, na jego władzę, gdzie wydaje polecenia pierwszemu kościołowi, gdzie właśnie chociażby z ustanowieniem Macieja w miejsce Judasza, gdzie wydaje rozkaz, gdzie odwiedza kościoły, gdzie mówi przed apostołami, 15:7, 6 i 7 Dzieje Apostolskie, że Bóg mnie wybrał spośród was, czyli podkreśla ten swój wybór. Święty Paweł udaje się do Piotra, prawda, do Kefasa. No jednak protestanci z tym, że z tym kwestionowaniem autorytetu Piotra mają problem, bo nic w Piśmie Świętym, w Dziejach Apostolskich i w listach nie ma na temat tego, że Piotr nie ma władzy. Prawda? No i też problem z tymi kluczami. No gdzie Chrystus mówi, że wszystkim daje klucze? No daje, bo i co? Ale nigdzie tego w Piśmie Świętym Chrystus nie mówi, tak? Tak samo jak nie ma 50 tysięcy sekt i wierzących sobie w różne teologie reformowane, niereformowane. Tutaj pan Bonaventura się zobowiązał zrobić nagranie na ten temat. Panie Bonaventura, czekam na to, na tą pana odpowiedź, zaznaczając stanowczo, panie Bonaventura, żadnych faktów historycznych, żadnych ojców kościoła, soborów, kanonów i nic mnie nie obchodzi z tego. Sola Scriptura, panie Bonaventura, to sola Scriptura. Masz pan 27 ksiąg Nowego Testamentu i na podstawie tych 27 ksiąg z najszczególniejszym uwzględnieniem trzech rozdziałów Apokalipsy, gdzie jest tych 7 listów, ma mi pan na podstawie tych listów wykazać, że te kościoły są samopaśne, bez pasterza, niezależne od siebie, wierzące w teologie zielonoświątkowe, baptystyczne, kalwińskie, luterańskie, ewangelicko-augsburskie, w teologię Ellen White i różne reformowane i niereformowane. To ma mi pan wykazać, jeszcze raz podkreślam, na podstawie przede wszystkim tych trzech rozdziałów Apokalipsy, no i 27 ksiąg. Jeszcze raz, żadnych faktów historycznych, żadnych soborów, żadnych teologów katolickich, niekatolickich, nic, tylko Pismo Święte. Dołączył do mnie mój synuś starszy. No i tam. No i właśnie. Przejdźmy sobie teraz do naszej matki Maryi i do jej braci, czyli do synów, braci Jezusa. Moi drodzy, fragment, na który się często powołują protestanci, to jest Ewangelia Świętego Łukasza 8:19, gdzie jest napisane, że Maryja i bracia jego przyszli tam do Jezusa, nie? No i jest bracia, no to widzicie, są bracia w innym miejscu, są wymieniani, prawda? Moi drodzy, w tym fragmencie 8:19 Ewangelia Świętego Łukasza jest użyte greckie słowo adelfus. Jeżeli sobie wejdziemy do pierwszego listu do Koryntian 15:6, to zobaczymy sobie, że Jezus po zmartwychwstaniu ukazał się więcej niż 500 braciom, tak? I też tam bracia są określeni tym samym słowem adelfus. Więc przyjmując tą wyrywkową, opartą na jednym fragmencie czy na dwóch fragmentach Pisma Świętego teorię protestantów, że Maryja miała dzieci, należałoby fizycznie dzieci, że była ich matką, fizycznie była z nimi w ciąży, należałoby wywnioskować, że Maryja miała fizycznie była w ciąży z ponad 500 synami. Bo adelfus jest jeszcze raz i w Łukasza 8:19 i w 1 Koryntian 15:6. Czy jest to możliwe, żeby Maryja miała ponad 500 synów i parę córek? No, nawet dla niekatolika, ale logicznie myślącego, to jest niemożliwe. No, ale dla protestanta, który nie myśli, no, może i jest.
Prawda, więc moi drodzy, sprawdzenie sobie tego w Grece na Biblii Interlinearnej, że i tutaj jest słowo Adelfus, zajmie wam nie więcej jak 5 minut i w te nie więcej jak 5 minut można po prostu pokazać, jak płytki, śmieszny i ograniczony jest protestantyzm swoją egzegezą, greką i hermeneutyką, prawda? No bo 500 synów fizycznie urodzić to raczej coś więcej niż rekord Guinnessa. Moi drodzy, bardzo fascynującym inaczej odkryciem pochwalił się pastor Kurylas, który opisując scenę pod krzyżem, oto matka twoja, oto syn twój, doszedł do fenomenalnego wniosku, że Chrystus oddał swoją matkę Janowi, a nie jak według prawa Jakubowi, tak? Bo Jakub był jego bratem po Chrystusie, tak? No i prawo było takie, że po śmierci męża, święty Józef już nie żył, prawo nad matką, opieki nad matkiem przejmował najstarszy syn, czyli powinien to być Jezus. Po śmierci Jezusa, no Jezus był krzyżowany, ten obowiązek powinien przejąć Jakub. I teraz dlaczego Jezus nie poleca swej matki Jakubowi, tylko Janowi? Otóż dlatego, że według pastora Kurylasa Jakub był niewierzący, tak, bo jest napisane, że jego bracia nie wierzyli w niego, a Jan wierzył, tak? No to Jezus nie oddał swojej matki w opiekę niewierzących, tylko swojego ucznia Jana, żeby była ewangelizowana, żeby była w kościele ewangelizowana, nauczana, tak? Żeby się mogła duchowo rozwijać. No, spis ojców kościoła, moi kochani, to wiemy, że nie matka Maryja była ewangelizowana przez apostołów, tylko ona ewangelizowała, można powiedzieć, apostołów. Wspomagała ich modlitwą, radą, apostołowie przychodzili do niej, starano się według apostołów, wśród apostołów, by odwiedzić Maryję chociaż raz do roku, jeśli to było możliwe, jeśli nie byli w dalszych podróżach. O tym piszą ojcowie kościoła z pierwszych wieków. Maryja wspomagała i wspierała i pocieszała prześladowanych. Maryja była pocieszycielką utrapionych za życia swojego ziemskiego. Tak? Więc było zupełnie odwrotnie, niż próbuje tutaj sugerować pastor Kurylas. To nie ona potrzebowała ewangelizacji, tylko apostołowie potrzebowali matki. To ona ich wspomagała, a nie oni ją, jeśli chodzi o Ewangelię, o tą stronę duchową. Tak? I teraz, moi drodzy, matka, oto matka twoja, oto syn twój. Moi drodzy, gdyby Chrystusowi tylko zależało na tym, żeby Maryja miała jakiegoś opiekuna, to po co tworzyć jakąś chimerę taką, że to jest syn twój, a to jest matka twoja, skoro Maryja nie była fizyczną matką Jana, a Jan nie był fizycznym synem Maryi. Po co taką jakąś chimerę dziwolągę tworzyć? Otóż jeśli się nie spojrzy na tą scenę właśnie w sposób duchowy, prawdziwy, tak jak to robi Kościół rzymskokatolicki, to wychodzą takie fanaberie. Otóż tutaj Chrystus ustanawia swoją matkę Maryję, matką wierzących, a uczniów Chrystusa, dziećmi Maryi. Tej sceny, moi drodzy, żeby ją zrozumieć lepiej, tą scenę pod krzyżem, lepiej można zrozumieć, jeśli się odniesiemy do innej sytuacji, kiedy do Chrystusa właśnie przychodzi matka z braćmi i jest odpowiedź Jezusa, że moją braćmi i siostrami i matką jest ten, kto pełni wolę Ojca mego, tak? A więc jeśli w sposób duchowy przez wiarę, wypełniając wolę Ojca, stajemy się braćmi Chrystusa przez wiarę w tym wymiarze duchowym, to automatycznie można powiedzieć. I logicznością jest to, że jego matka Maryja staje się matką wierzących, matką tych, którzy słuchając Chrystusa wypełniają wolę Ojca. I te dwie sceny pomagają nam zrozumieć, kim jest Maryja. Ta scena właśnie, że braćmi i siostrami są ci, którzy pełnią wolę Ojca, pozwala nam pełniej zrozumieć to, co dokonało się na krzyżu. Chrystus nie tworzy żadnego dziwolonga. Po prostu powiedziałby do Jana, słuchaj Janie, zajmij się moją matką, opiekuj się nią, bo
No wiesz, jaka jest sprawa, nie? Jan by oczywiście to zrozumiał, nie? Bo wiedział, że kobietom trzeba się zająć, nie? Ale tu jest coś znacznie więcej niż oddanie Maryi tylko pod dach, żeby miała dach nad głową, coś napić się i zjeść, nie? Tu chodzi o coś znacznie, znacznie większego, o rzeczywistość znacznie głębszą, o tą rzeczywistość duchową, o tą relację duchową, jaką Chrystus z krzyża zawiązuje między swoją matką a uczniami. I tylko w ten sposób, patrząc na to, można to logicznie zrozumieć. W przeciwnym razie po prostu mamy do czynienia z jakimś sztucznym tworem, stworzeniem relacji, które nie są prawdziwe. Prawda? Okay, synku. Bye, daddy. Bye, synku. Więc, moi drodzy, tak sobie reasumując, żeby nie przedłużać, słowo Adelfus jest i w Ewangelii Świętego Łukasza, czyli w tym fragmencie, na którym się powołują, i w 1 Koryntian 15:6, nie? Więc jeśli brać to dosłownie, tak jak to biorą protestanci, i dosłownie po tym samym słowie Adelfus, Koryntian 15:6, to wyjdzie na to, że Maryja była matką 500 synów. Jeżeli nie spojrzy się właśnie w tym duchowym wymiarze na to, co się stało pod krzyżem, to znaczy, że Jezus tworzy jakieś dziwne związki, jakieś nie wiadomo co. Więc zastanówcie się nad tym, co głosicie, sprawdźcie sobie w interlinearze i zobaczycie, że kłamiecie. Pozdrawiam.